Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Klocuszek. Witam Was w moim kolejnym filmiku, gdzie będę roastować youtuberów. Tak więc zaczynamy sobie. Pierwszy youtuber wziął ulotkę, oskarżyli go o kradzież. Hehe. Kolejny youtuber spał pod kołdrą, potwory i tak go znalazły. Kolejny youtuber miał wymyśloną dziewczynę, zdradziła go. W międzyczasie będę tutaj sobie robił survivala i zbierał sobie itemki na nową bazę. I zasubskrybujcie kanał i komentujcie i zostawcie łapkę w górę, bo inaczej Was znajdę. A ja tutaj zbieram na piwo, więc wiecie. Zostawiajcie. Dobra. Jakiś youtuber w drewnianym domu mieszkał i cegła spadła mu na głowę. Youtuber zostaje przewodniczącym klasy, ginie w zamachu. Youtuber uciekł z płonącego domu, potrącił go wóz strażacki. Evron zapomniał zamoczyć Oreo w mleku, zgon na miejscu. Blow otworzył okno, by wypuścić komara. Puścił 5 much, 3 osy, 12 szerszeni i 4 świadków Jehowy. Mandzio poszedł do spowiedzi. Dostał 2 lata w zawieszeniu. Tutaj kolejny youtuber stał się nieśmiertelny, dostał dożywocie. Gimper poszedł do Komunii Świętej, zabrakło dla niego opłatka. Potrącił go zaparkowany samochód. Potrącił go samochód kolejnego, wpadł przez przednią szybę, wyleciał tylnią, zamknęli go za włamanie i próbę ucieczki. Tutaj Bremu rzucił 5 zł do fontanny, na szczęście dostał mandat za śmiecenia. Zbanowali go na singlu. Klocuch. Zalał go sąsiad z dołu. To był Kał. Jadł banana. A czy nie ten? Kałuch. Kałuch, sorry, to był Kałuch. Freeze zrobił imprezę, nie wpuścili go. Kolejny oglądał mecz w TV. Trafiła go piłka. Kolejny. Znowu klocuch. Spowodował wypadek GTA. Dostał karę w sądzie. Kolejny tutaj jechał pustym autobusem, nie znalazł miejsca. Zagrał z dziewczyną wchowanego, nigdy więcej jej nie zobaczył. Kupił myszkę od komputera, pogryzła go. Zgubił kostkę lodu we wrzątku, do dzisiaj nie znalazł. To są wszyscy youtuberzy. Strzelał na pustą bramkę, trafił w bramkarza. Kąpał się bez wody. Nauczył się na klasówkę, zachorowała nauczycielka. Wyskoczył z okna w piwnicy. Rok zadzwonił do nich zastrzeżonego. Oddzwonili. Ma alergię na tlen. Gimper pił sok wiśniowy, udławił się pestką. Ściągnął Avasta z Trojanem. Poszedł do kina na Titanica, utonął. Zalał ołówek w pańcia. Spóźnił się do całodobowego sklepu. Nie zdążył. Zapalił świeczkę. Wyjebało korki. Wpadł za wersalkę, wychowały go pająki. Rzucił bumerangiem. Nie wrócił. O, mam paletkę. Otworzył lodówkę. Zamarzł. Oglądał teleekspres, potrącił go pociąg. Szedł pustynią, utopił się. Jechał rowerem, skończył mu się łańcuch. Posmarował bułkę tartą. Wstrzymał oddech, udusił się. Chciał się podciągnąć, złamał rękę w dwóch miejscach. Oblali go w lany poniedziałek, zamarzł z zimna. Kolejny youtuber schylił się po 2 złote, złamał kręgosłup. Poszedł na zajęcia z kamuflażu. Wpisali mu nieobecność. Łykając pigułkę nieśmiertelności, zakrztusił się. Oglądał boks w 3D. Został znokautowany. Tu za napisy to jest chujem.
Chciał tylko pierdnąć, poszła wątroba i cała elita. Strzał na sprawdzianie, zabił pół klasy. Szukał szczęścia, zgubił się. Kupił książki na następny rok, zapomniał, że nie zdał. Wyszedł z siebie, nie umiał wrócić. To teraz jest... Poszedł do burdelu, wyruchali go. To był... ten... bogaty. Oskarżył się mamie, że go biją. Dostał od mamy zakablowania. Odrobił pracę domową dla chętnych. Dostał jedynkę. Złamał nogę, grając w szachy. A ładne te kwiatki, co nie? Fajne. Ścigał się sam ze sobą. Przegrał. Zremisował w Chińczykach. Piękne. Ładny ten kwiatek. Czekaj, tutaj piękny. Beautiful. Niszczyłem go. Spowiadał się na ambonie przez głośniki. Kot przyszedł po klawiaturze. Złamał jego hasło. Kupił Kinder niespodziankę. W środku nie było zabawki. Złapał go kanar w taksówce. Jacy youtuberzy normalnie polscy. Ma zagrożenie z godziny wychowawczej. Wrócił z Syberii na piechotę. Potrącił go samochód przed domem. Ukąsił go pająk z pasjansa. Kupił żółwia, uciekł mu. Strzelał palcami z nudów. Złamał rękę. Zamarł z zimna w Afryce. Trafił na minę w saperze. Zginął w wybuchu. Nie zdał do następnej klasy z godziny wychowawczej. To już było. Ale to był kolejny youtuber. Był na wycieczce w zoo. Zaatakował go leniwiec. Hodował ślimaki, uciekły mu. Kupił tym barka, nie miał napisu pod kapslem. Pokaleczył się ostrymi psami. Przez przypadek usunął pulpit z komputera. Przyszedł na rozpoczęcie roku, dostał jedynkę. Mama go bije kablem od pilota. Pije wodę z kaloryfera. Znalazł portfel i odniósł go na policję. Dostał wyrok za kradzież. Strzelił 4 bramki na WF-ie. Jego drużyna zremisowała 2-2. Mieszał herbatę. Wciągnął go wir. Podniósł śmierć w bitwie na poduszki. Pająki. Gada sam do siebie. Zostaje zignorowany. Leciał samolotem. Stanął w korku. Przechodził chodnikiem, potrącił go tramwaj. No, Krutuszek zginął. No. Przeciągnął się, złamał wszystkie żebra. Nie zdał do przedszkola. Nadepnął na kamień, skończył na wózku inwalidzkim. Wpadł mu pomysł do głowy, rozwalił mu czaszkę. Skoczył do drugiego schodka, zginął na miejscu. Nie dostał zaproszenia na własną rodzinę. Wino mu się przeterminowało. Kamień spadł mu z serca, przedzielawił żołądek. To jest czyjś domek. Jechał rowerem, dostał mandat za niezapięcie pasów. Bił się z myślami, przegrał na punkty. Dobrze, że nie wylądował w szpitalu. Stworzył własną grę, musiał ją kupić. Pobił Guinnessa, trafił do więzienia. Zagrał w FIFA, grał jako sędzia. Grał w Minecrafta, zremisował. Szedł do szkoły 5 km w 30-stopniowym mrozie i półmetrowym śniegu na 7 rano. Gdy był na miejscu, przypomniał sobie, że jest sobota. Przebił żółwika. Oskarżyli go o znęcanie się nad zwierzętami. Wybudował domek z kart. Musiał płacić czynsz. Mieli się podzielić na 3 grupy, był w 4. Zjadł dania, mały głód, nie uciekł. Wywalili go z Mediamart. Powiedzieli, Mediamart nie dla idiotów. Pomysł strzelił mu do głowy, zabił go. Zabłądził na ruchomych schodach. Chciał się rzucić pod pociąg PKP. Zmarł zanim przyjechał. Włamał się do własnego domu. Spał pod mostem. Zapłacił za nocleg.
Dostał jedynkę z religii za słuchanie Radia Maryja na lekcji. Kupił puszkę coli w automacie. No nieważne, kupił sztuczny kwiatek, zwiędł mu. Kupił sobie tablet, matka myślała, że to deska do krojenia. Zapukał do domu publicznego, otworzyła zakonnica. Czytał Potop, utopił się. Matka powiedziała, że go kocha prima aprilis. Udławił się mentosami, dostał do popicia Coca-Colę. Zaprosił dziewczynę do łóżka, zasnęła. No, youtuberzy, wiadomo, że tak. Wypił koktajl Mołotowa. Najarał się kościelnym kadzidłem. Przeziębił się, lekarze nie dają mu szans. Chciał pomóc dzieciom z Afryki, zjadły go. Rzucił kostką, wypadło zero. Gonił za marzeniami, nie dogonił. Kupił w sklepie sok z granatu. Urwało mu rękę. Wygrał zakład, założył się sam ze sobą. Jechał pod prąd, został porażony. No, gonił za marzeniami, przewrócił się. Rzucał pieniądze do rzeki na szczęście, zbankrutował. Driftował na drodze mlecznej. Najadł się wstydu, przytył. Wkręcał żarówkę do żyrandola. Zawalił się cały sufit. Wpadł do kałuży, utopił się. Posłodził herbatę, była za słona. Spóźnił się na sąd ostateczny. Surfował po internecie, zaatakował go rekin. Spadł z dywanu na ziemię, złamał kręgosłup. Postawił pierwszy krok na księżycu. Wdepnął w gówno. Miał kaloryfer na brzuchu, ukradli mu. Wziął prysznic, dostał wyrok za kradzież. Szedł w klapkach, rozwiązały mu się sznurówki. Grał w Call of Duty, został oskarżony o zbrodnię wojenną. Grał na Torspida myszką. Boż, co za youtuberzy normalnie. Liczył do jednego, pogubił się. Zrobił zadanie dla chętnych, dostał jedynkę. Grał statki, wypadł za burtę. Jechał tramwajem, dostał mandat za niezapięte pasy. Może w Krakowie to było. Zabił nudę, dostał 15 lat. Albo w Warszawie. W Warszawie wszystko jest możliwe. Uciekła mu myszka z ekranu. Zrobił mu się kożuch w herbacie. Zagrał FIFA, przebiła mu się piłka. Iźle. Karmił gołębie, pogryzły go. Szukał przewodnika na wycieczkę szkolną. Trafił na Goluma. Prowadził samolot, rozbił się o tęczę. Strzelał karnego, podał do kolegi. No głupi youtuberze, no głupi. No. Poszedł za głosem serca, zabłądził. Zaprosił dziewczynę na kolację, wzięła na wynos. Szedł po pustyni, potrącił go bus. Umył windę na każdym piętrze. Na sprawdzianie zabrakło mu pół punkta do jedynki. Miał świadomy sen, nie kontrolował go. Pisał na klawiaturze, zabrakło tuszu. Boż. Chciał wyrzucić wsteczny, jadąc rowerem. Dostał prezent od Mikołaja, musiał za niego zapłacić. Wracał ze szkoły do domu. Gdzie jestem? Spóźnił się na rower. Grał w ping-ponga, stał na bramce. Wsiąść do pociągu byle jakiego, pojechał do Auschwitz. Napisał dyktant z matematyki. Nie zdał. Z przerwy wymienił baterię w pilocie. Wyjebało mu korki. Grał w CS-a 1.6 z botami. Wywalili go. Jechał pociągiem. Pękła opona. Grzebał w nosie. Ugryzła go koza. Upiekł babkę. Wyszedł dziadek. Poszedł do sauny. Przeziębił się.
Pobił rekord, ten mu oddał. Walczył z myślami, przegrał na punkty. Kolejny youtuber. Normalnie. Normalnie brak słów tutaj. Ale piękny teksty. Zorganizował własną imprezę, nie wpuścili go. Patrzcie, jakie roasty normalnie, jak roastuje tutaj lamusów. Takie roasty jak żaden normalnie. I to by było na tyle. I to wszystko, dziękuję wam za uwagę. Jakby nie dziękuję wam za uwagę, zostawcie łapkę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał. I trzymajcie się takim razie. Na razie i cześć, pa. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bye bye. Cześć.